Cześć kibice Grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i wszyscy członkowie Zaksa Family. Nie wiem jak wy, ale do mnie dalej nie dociera to, jaki to był niesamowity sezon. Mało kto spodziewał się przed początkiem tego sezonu, że uda nam się zdobyć potrójną koronę, ale jednak udało się. Pokazaliśmy nie tylko wspaniałą naszą kędzierzyńską grę, ale również to, jaką byliśmy prawdziwą drużyną przez wielkie D. Ale wszystko dobre kończy się i mój czas w grupie Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle na ten moment dobiega końca. Dziękuję wszystkim, naprawdę wszystkim członkom klubu, wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować. Dziękuję prezesom, dziękuję trenerom, zawodnikom, kibicom za zaufanie, za współpracę, za możliwość rozwoju. To był przepiękny czas. Nie zapomnę go na pewno nigdy. Moje serce będzie zawsze trójkolorowe, niebiesko-biało-czerwone. To mówiłem ja, wasz kędzierzynianin, chłopak z Pogorzelca.